Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć, witajcie, moi koni, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ten materiał, który oglądacie w tym momencie, tak samo jak wiele innych materiałów na moim kanale, jest z polskimi napisami, więc jeżeli chciałabyś zobaczyć napisy, wystarczy, że klikniesz w to miejsce. W tym momencie możesz również wybrać, że napisy są dostępne polski i zobaczyć, jak zrobiliśmy tutaj dobrą robotę, tworząc fajny projekt z językiem polskim. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, aby odcinki na moim kanale pojawiały się z polskimi napisami, jest bardzo ważne, ale to bardzo ważne, abyście zostawili kciuka w górę, ponieważ dzięki temu widzę, że jesteście zainteresowani zobaczeniem tych napisów, jesteście zainteresowani tym, żeby te napisy gdzieś tam śledzić. I to jest mega ważne, więc pamiętajcie na tym, żeby zjechać trochę niżej, zostawić kciuka w górę i tak samo jak inne osoby napisać, że potrzebujecie napisów, że wam się podoba, że to, co robię, jest dla was wartościowe, bo dzięki temu wiem, że robię coś, co wam się przyda, ponieważ ja język angielski rozumiem lepiej bądź gorzej, natomiast rozumiem to, że ktoś z was może czuć, że ten język dla was jest zbyt obcy, żeby podczas oglądania filmików albo grania samemu czuć się komfortowo, to chciałbym wam to ułatwić, ale jeżeli wśród moich widzów nie ma osób, które potrzebują, no to po co ten czas mam zużywać na robienie napisów, skoro może zająć się czymś innym, więc jeżeli ktoś z was chcę, żeby te filmiki były z napisami, żeby były dalej kolejne epizody z napisami, to zostawcie kciuka w górę i przede wszystkim napiszcie komentarz. To jest dla mnie mega ważne i życzę wam miłego oglądania. Witam bardzo serdecznie w pierwszym epizodzie Zagrajmy w Chronicles Xenoblade 3. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli dobrze pamiętacie, grałem w dwójeczkę. Niestety nie ukończyłem, chociaż bez nagrania grałem dużo, dużo dłużej. W gruncie rzeczy w sumie nie wiem, dlaczego przestałem w nią grać. Wydaje mi się, że wyszły po prostu inne gry, które przyćmiły moją uwagę. Tak mi się wydaje po prostu. Ale w gruncie rzeczy mega podobała mi się ta gra i cieszę się, wyszła trójka, szczególnie, że po prostu jakieś mam zaufanie do tego studia, że ta gra będzie dobra, albo bardzo dobra, ale nie będzie opcji, że ta gra będzie po prostu nieudana. I to mnie tak cieszy. Cieszy mnie, że są studia, które mogę zaufać, że gry, które wydadzą, będą mi się podobać. W międzyczasie wyszedł jeszcze Definitive Edition 1 na Switcha. Niestety kompletnie nie grałem w tą wersję, więc nie mam pojęcia, co się działo w jedynce. Nie miałem też Wii U, więc nie grałem w wersję X, ale myślę, że Xenoblade Chronicles 3 po prostu będzie grą, która mi się spodoba. Dobrze, co mamy w opcjach? Możemy inwertować, możemy zmienić język. Będę grał w języku angielskim, ale może to się zmieni, jak będę czuł, że po prostu gdzieś być może nie rozumiem czego... Znaczy, przepraszam, może nie rozumiem, ale że jakość po prostu... Jakość tego języka dubbingowego angielskiego jest niezbyt dobra, ale w gruncie rzeczy raczej zakładam na to, że będzie dobrze. Notifications, messages, display, brightness. Nic tutaj chyba nie będziemy zmieniać, wydaje mi się. Napisy włączone. Może trochę zwiększmy szybkość. Wydaje mi się, że autoplay będzie fajny, żeby to było takie bardziej filmowe, powiedzmy. Jak coś, to będę mógł to zawsze wyłączyć. Nowa gra, poziom trudności normalny, łatwy albo trudny. Wydaje mi się... Czy była opcja w tej grze, żeby zmienić poziom trudności później? Kurczę, nie pamiętam teraz. Ale pamiętam, że w dwójce też był poziom trudności, ale nie pamiętam, czy by dało się go zmienić w trakcie gry. Nie wiem, jaki powinniśmy wybrać poziom trudności. No właśnie, może być zmieniony ten, zmieniony w opcjach. No dobrze. Dobrze, zawsze będziemy mogli zmienić. Na wyższy, na niższy, na średni, na... W sumie to wszystkie wymieniłem.
Nintendo. You mean it? Slow down, guys! Is it true, though? There's gonna be fireworks! Yeah. Saw them setting it up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Two colossal martial nations locked in war. Kevez and Agnes. What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most is life itself. Taking each other's lives. With the taken flames becoming your own in turn. While the other, the one whose essence is stolen, leaves only a husk.
fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world, Ionios. Cruel irony that it should mean eternity, because slowly but surely, our world is now dying. Even though we have yet to realize that fact. Lance! Worry about yourself, Noah. There's still more of them. Even so. Shut it. Stop flapping your gums and move. Yeah, we've got more incoming. O nie, będzie gameplay, będzie gameplay. Nice. Nice. A właśnie w tej grze automatycznie się walczyło. Destinations. System walki pamiętam, że w dwójce był już rozsądny. Graficznie mam wrażenie, że ta gierka jest bardziej realistyczna, w sensie ona jakby próbuje być bardziej rzeczywista, bardziej w sensie mam na myśli ma kreskę, która ma przypominać fotorealizm w jakiś sposób, nie? Na tyle, na ile konsola oczywiście pozwala, nie? Pamiętam, że dwójka była bardzo mocno animowana i od razu miałem wrażenie, że ten styl był taki bardziej jakby rysowany, malowany. A tutaj widzę, że po prostu poszli bardziej w szczegółową oprawę graficzną. Okej. Win the battle. Drugi poziom, oh yeah. We've got them pinned down. Okej, czyli A się chowało broń, dobra. Spoko, to ma sens. Arts are stronger than auto attacks. They can be activated by pressing X, Xylon, B. Okej. Okay. Tego mi brakowało, bo pamiętam, że wtedy wcześniej to było. Oh yeah. Dawaj, od tyłu. Oh yeah. Ta gra miała przyjemny gameplay. Zawsze to po prostu lubiłem. Typowe dla JRPG-ów, oczywiście muszą wszystkie swoje ataki nazywać. Jest mega, mega szkoda, że ta gierka nie wyszła na jakieś duże konsole, bo może, że tak samo jak Tales of Arise potrzebowało, żeby wyjść na duże konsole, tak ta gra po prostu mogłaby wyglądać dużo inaczej, ale wiem, że to jest tak typowo Nintendowa rzecz i wiem, że tak samo jak Tales of Arise po prostu na konsoli dłużej byłoby mi ciężko wytrzymać tyle godzin, a tak na Switchu to gdzieś to w łóżku, a tu gdzieś pójdę. Ta mobilność jest mega fajna. They outflanked us. Lance, the front line. That Trish's team. Uni, how are things with Kite? What about our backup?
Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Let's go! If the front line breaks, we're all dead. But the position! We can handle this ourselves. Go on, move it! Leblis! That's what's hitting us! Well, now we know. It's do or die, Noah! Got it! Noah, show him your talent off! Tak, właśnie w tej grze był bardzo ważny movement pomiędzy postaciami. Że niby te ataki są automatyczne, ale należy pamiętać, żeby się poruszać mocno. Oh yeah! Win the battle! Dobrze, że on się nie zwraca w naszą stronę. Victory! Co to jest?
What? Every one of us is born looking like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. Yes. All of us live only to fight. Cut that out! Stupid Noah! Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's you they're after here. Just take out their attackers and we're golden. They're gonna get it handed to them. Ah, flickering hoop. You're as slippery as Noah sometimes. Uni. Chick never shuts up. Kite! Range darts! Easy! You okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking deadweight. Hey! Change of plan. Kite, you keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? But he's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off. But the fight will be good as won. Yeah! They're not in their usual formation. Wait, what? We're snuffed. Kai's just a decoy, so they're really after... Oh. Quick thinking, Lance. Spot.
Why would you? All that I am is yours! Now, you can carry on. You should have done that much sooner! Hero, didn't he? You really think you could have taken them? I think Yoren did the right thing. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on, he was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us a chance to turn it around. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but... Just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so... Sorry! What big day? The birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ah. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, weren't you? Cut it out. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. We each have a lifespan of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years. Most lose their lives on the battlefield before they reach year 10. But those who do survive to the end are honored in a special service. We call it the homecoming. Morning, Yoren. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Och, jest taki obrażalski. Get a move on. Quick, we're gonna miss the homecoming. First one they've ever had here, right? Yeah, isn't it awesome? Kurde, ale te takie przeskoki między dzieciństwem, czy tam dorastaniem, powrotem z walki. Even the queen's come out. So that's Her Majesty, huh? Wow, I've never seen her before. Hmm.
so cool. I heard the stories, but this is just wild. That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course. And you, Noah, right? Huh? Sure. Yeah, you bet. Our lives came from the Queen, and we all lived for a chance to take part in the homecoming. The chance to return to the Queen's embrace. Carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Until that day. Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. They don't have an officer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right. Is my voice that deep? Shot at you. I wasn't trying to be anyone specific. Right, I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! Oh, Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Dobrze, ale na ten moment skończymy. Serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie kciuka w górę i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć, siemanko, hejka! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko. Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie
żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać, wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.